Yo, witam Was w kolejnym odcinku serii Kanca. Jest to ostatni odcinek. Słuchajcie, dzisiaj kończymy wszystko już to, co sobie zaplanowałem. A mianowicie, jak widzicie, maszyna stoi, gotowa praktycznie, już jest do jazdy, już normalnie, jako zwykłym rowerem można jeździć. Poza jeszcze łańcuchem, który muszę założyć. Swoją drogą muszę kupić nowy łańcuch, właśnie muszę policzyć, ile ogniw jest potrzebnych, bo tam jest już taki stary, od początku roweru go mam i jeszcze go nigdy nie wymieniałem, ale to nieważne. No dzisiaj kończymy sprawę. Zakończamy wszystko, elektryfikujemy, czyli pakujemy baterię do pojemnika, montujemy cały osprzęt, czyli wyświetlacz, sterownik, baterie, no wszystko spinamy, to ma chodzić. A jeszcze manetka. No i jakieś oświetlenie może, nie wiem, czy to zrobię w odcinku, czy już poza odcinkiem, może już poza, bo to jest proste. No ale trzeba stworzyć maszynę tak, żeby już była gotowa do jazdy, bo sezon w pełni, słuchajcie. Mam jeden rower, teraz mam drugi rower, będzie można potrzebić dwie przyczepki rowerowe. Bo mam i dziedzikami, będzie można się wybrać na jakieś wycieczki dłuższe bądź krótsze. Więc bez zbędnego gadania, let's do it! Załóżmy sobie wszelkie osprzęty, czyli manetkę i wyświetlę. Zacznijmy od wyświetlacza. Trochę go podetrę, bo jest brudny. Zamontuję wyświetlacz LCD 8H kolorowy, żeby już było ładnie, fajnie. Śrubokręt krzyżakowy. Tutaj trzeba uważać, słuchajcie, bo to są śrubki i nakrętki. I jak mi wpadnie w ten piasek, słuchajcie, to będzie po prostu masakra, więc zrobię sobie, rozkręcę sobie po prostu to na stole. Cyk, fuch. Cyk. Nakręteczka i śrubeczka. Udało się. Udało się bez żadnych szkód. Kąt oczywiście dobierzemy później, bo dopiero usiądę, będę widział, pod jakim kątem najlepiej widać, bo tak w tej chwili to dupa. Dupa jasio. Skręcę na razie, żeby był sztywno, a później będziemy regulować. Teraz manetka. Jak pamiętacie, manetkę mam taką kciukową. Niestety ona jest lewa. No bo niestety nie mogę jej inaczej założyć po lewej stronie, niestety. I to nie przeszkadza, ja mogę lewą, po lewą i prawą stroną mieć manetkę. Już nie będę kupował nowej, bo nie ma sensu. Więc dobra, montujemy ją gdzieś tu. Niestety w standardowych kluczach, które mam minibusowych, nie mam kluczy takich, jak są potrzebne do odkręcenia różnych rzeczy rowerowych. Mam za mały zestaw po prostu. Muszę teraz przymierzyć, gdzie ta manetka ma być. Czy ona ma być tu? Jak będzie tu, nie może być tu, ona musi być tu. Tak, ona musi być tu. Czyli musi być jakby pierwsza, albo ostatnia, zależy jak patrzeć. Mam coś tutaj za mało odkręcone. Mulec. I grip. Tak musi być niestety. Dobra, to tak zrobimy. To teraz w sumie możemy wszystko skręcić. Pilota sobie założę tutaj, z tej strony też. Trochę po chińsku powinno być wszystko na odwrót. Manetka z tej, pilocik z tej. Ale idzie się do wszystkiego przyzwyczaić, słuchajcie. O! Dobra, na razie tak zostawimy. No i tak to będzie wyglądać ostatecznie. Trochę brudne, to później przeczyścimy. No i tak to wygląda. Pilocik z tej strony też jest do przestawiania elegancko, więc nie miętoli się tym na stop. Także będzie luz luz. Teraz trzeba go wziąć, pierdyknąć na stół i podpinać to, co najważniejsze. I jeszcze ważna zmiana. Jednak zdecydowałem, pojemnik jest zbyt mały, że tam wciskać wszystko, słuchajcie. Dam sterownik tutaj z tyłu. A najsam wpierw musimy, słuchajcie, chyba zainstalować baterię, bo to jest najtrudniejsze. I później pomęczyć się z tym sterownikiem. Dlaczego pomęczyć? Bo standardowy sterownik, słuchajcie, jak podłączacie, jak dostajecie w kicie, czyli w zestawie to gotowego do montażu, dostajecie z instrukcją, z wtyczkami, a u mnie sami widzicie, bajzel. Bajzel z tego powodu, że ten sterownik wędrował już z niejednego roweru do drugiego i w zależności od rodzajów różnych połączeń. Nie było wtyczek takich samych, więc musiałem ciąć, lutować. No i jest tak jak jest. Dodatkowo zgubiłem jeszcze instrukcję, który kabel gdzie.
więc będzie szukanie, ale ja się tego nie boję, ja to połączę, tak czy siak. Ja pokazuję, jak się nie robi, nie wiem, żartuję, pokazuję, jak można zrobić to metodą chałupniczą. Dobra, Marcin, przestań pieprzyć, robimy. To mam rowerek już na stole, słuchajcie, otwarta przestrzeń, jednak znowu zmiana planów, kolejna. Jednak ten sterownik wyląduje tutaj, z tego względu, że zamówiłem sobie specjalnie po to szeroki pojemnik. Szeroki taki, wiecie, żeby zmieściła się i sterownik, i bateria. A bateria wyląduje, słuchajcie, ta moja pierwsza chińska, taki trójkącik. Ona tutaj tak mniej więcej pasuje. Ale zamysł mam taki, żeby najpierw zamocować sterownik. No w tym miejscu. No jakoś tak. Potem bateryjka. Zobaczcie, no. Wszystko pięknie przykryje się pokrywą i będzie elegancko. Tylko to wszystko trzeba ustabilizować. A jak to zrobić? Zaraz myśleć. Tam mam taki. Tylko tu widzicie, mam na razie takie mocowania. To zagiąłem wcześniej już kiedyś, ale to przeszkadza i podczas ruchów mogłoby to rozpierdzielić pojemnik, więc musimy po prostu to wyciąć, tak splanować na równo, więc idę po szlifierkę i działamy. Mamy sterowniczek, jest elegancki, widzicie, nie ma, pozbawiłem go tych ostrych krawędzi i teraz ja bym chciał go umieścić tu, ale mam tutaj jeszcze dużo wolnej przestrzeni. I trzeba ją czymś wypełnić, żeby bateria miała oparcie, bo inaczej będzie się kołysać, prawda? Wypełnienie zrobię najzwyklejszymi klockami drewnianymi, ponieważ są najlżejsze. A dwa spiętrowane są grubości sterownika. Może tego teraz nie widać, ale wierzcie mi na słowo, tak jest. Nic pozostaje nic innego, ja tylko dociąć do wymiaru i ustabilizować to wewnątrz. My byśmy chcieli, żeby to było tak jak najwyżej, prawda? Więcej miejsca wtedy to jest na pole manewru kablowe, że tak powiem. Dobra, to na razie sobie schowamy. No dobra, weźmy sobie coś takiego. To nie musi być, wiecie, idealnie, nie? A jakbym to zrobił na negatywie, na odwróconej, powiedzmy. To ma być tak. Czyli generalnie to powinno iść o tak, nie, jak najwyżej. Tak, słuchajcie, będzie najlepsze rozwiązanie. Zrobimy to na sztywno, żeby on nie miał żadnego ruchu. To sobie zrobimy tak, tu i tu. No i coś takiego. I tu zrobimy dokładnie to samo. Powinno działać. Idziemy ciąć. Trochę koślawo mi wyszło to jedno pierwsze cięcie, ale pierwszy raz ciąłem taką tarczą, dlatego. No i zobaczcie, jak ładnie pasuje. Ustabilizowany jest. Widzicie, nic się nie dzieje. I teraz takie samo zrobię z drugim, żeby po prostu było na wysokość tego. Jak możecie zobaczyć, wszystko fajnie pasuje i słuchajcie, jak wszystko, jak zazwyczaj, wszystko wychodzi w praniu, że tak powiem, i co chwilę się zmienia koncepcja. Jest to, słuchajcie, fajnie ustabilizowane. I co ja sobie zrobię, słuchajcie. Pierwszy plan miałem taki, żeby, mam taką gąbkę, słuchajcie, samoprzylepną, żeby ją podkleić, żeby sterownik podkleić pod spodem, żeby tam, wiecie, on nie latał. Ale on, słuchajcie, nie będzie latał. Ja go po prostu z tamtej strony przykleję na silikon. Wiem, będziecie gadać, że ciepło się zbiera tam. Nie, nie zbiera się ciepło, jest wszystko ok. Ja już jeździłem tym sterownikiem, kilka lat na nim jeżdżę, także nigdy mi się nie przegrzał. Jest, ja nie jeżdżę cały czas na full, wiecie, manetce, więc mi to odpowiada. W każdym razie zdrowe do chłodzenia to nie jest, ale ja tak zrobię. Podkleję z tamtej strony na silikon, żeby go ustabilizować, przykleić do tego, a w razie wymiany będzie prosta wymiana, po prostu z silikonu łatwo odchodzi. Bo jakbym użył na przykład swojego ulubionego kleju do szyb samochodowych, taki, wiecie, czarny, to jest nie do zdjęcia, więc nie ma sensu, więc silikon będzie ok. Więc to przykleję, to też oczywiście ustabilizuję, poprzyklejam tak też na silikon na wszystkie strony, żeby to ładnie trzymało. I
Mam takie płaskowniczki, słuchajcie. Położę jeden tu. Drugi też tu, którego przykleję oczywiście na, też na silikon. I tutaj z góry już przykleję to po prostu samoprzylepną. Ustabilizuję to po prostu z góry tą taśmą, taką gąbką, nie? Wygłuszeniową. I też to będzie właśnie mi taki dystans, tutaj też wykleję na baterię. A baterią zajmiemy się za chwilę, jak to wszystko tutaj ustabilizuję. Więc do dzieła. Mam takie silikony, słuchajcie. One są do 150 stopni wytrzymałe, także jak się starownie troszeczkę podgrzeje, będzie luz. No dobra, to pierwsze co robimy, to musimy to podklejać wszystko. Tylko tak się zastanawiam, czy teraz kleić, czy najpierw rozkminić, który kabel gdzie, i chyba to będzie najlepsze rozwiązanie. Trzeba zająć się najpierw, słuchajcie, elektryką. To najpierw, na sam wpierw, trzeba wprowadzić wszystkie kable do wewnątrz. A jeszcze sobie zamontowałem lampkę, ale sam wam pokażę na sam koniec, jak i o co chodzi. Najważniejszy, a zarazem najgrubszy kabel właśnie, zasilający, prawda? Ale jego wypchniemy chyba tędy, będzie łatwiej. O, wlazł elegancko. Tyk. Teraz słuchajcie, to zrobiłem dwa otwory sobie w tej skrzynce. Jest znacznie lepiej niż z jednym. Tam było ciężko upchać. Aczkolwiek dałem radę, prawda? Inaczej nie będzie pasował, jak... To chyba były strzałki, tak, są strzałki, o tak. O, właśnie tak. Mamy wyświetlacz. Myśmy tutaj zrobili taki mały otworek. Opuścili kabel do oświetlenia. To nikomu to nie będzie przeszkadzało. I oczywiście zakleimy go. Tylko, że kurde, muszę zrobić fest dziurę. A nie, nie, nie bardzo. To jest właśnie to, że zawsze trzeba coś przerobić, poprawiać fabrykę. No jak widzicie, no bo kabla niestety nie starczy. Przecież nie wezmę go, nie napnę go tak. O. Trzeba będzie te kable przedłużyć. No jak widzicie, jest przeróbka jak holender. Ale to zajmiemy się na samym końcu. Pierwszy podepnijmy sobie to, co wiemy. Podpinamy silnik do sterownika. Mamy taką gustowną kosteczkę. Szykuje się, nie zaburza. Słuchajcie, zaraz będzie tak lało, że łohoho. Tutaj łączymy przez taką kostkę, słuchajcie. W sterowniku mamy takie oczka, łączymy w kostki. Na kablu mamy też takie oczka, wszystko łączymy wspólnie. Oczywiście zgodnie z kolorami przewodów. Jak zwykle nie ma podkładek, ale to nic, Marcin ma podkładki. No, zaraz będzie pompa. Zaczniemy sobie od... Mamy tutaj zielonego, to weźmy sobie zielonego. Zielony. Podkładeczka. Nakręteczka. I mocno skręcamy. O, szczyknie w kręgosłupie. Dobra, następny mamy, no to wypadło. Następny mamy niebieski. Oporny, pręży się. Zaczyna opadać. No i został żółty. Mocno skręcamy i mamy, nie? Pędzio mi tu przeszkadza. O, dobra. Też tak macie, że jak coś robicie, to w tajemniczy sposób narzędzia znikają wam spod ręki. Odłóżmy na miejsce, wtedy go znajdę. Następne co wiemy, to hale oczywiście. Podłączamy do wtyczki standardowej, która tutaj jest. Następną pewną rzecz, którą wiemy, to jest na pewno wyświetlacz, prawda? Gdzie jesteś? O, to jest ta tajemnicza wtyczka na 5 pinów. Którą wpinamy też tutaj w 5 pinów, no inaczej nie będzie pasować. I dalej już zaczyna z kongo bongo w moim przypadku, bo nie wiem co, z czym się je, o co tu, na co to szło, co tu chodzi. Czujnik pas. Czujnik pas ma swój. Ja go nigdy nie rwałem, więc on był zawsze podłączony tu, więc na pewno pasuje tu. O, pyk. Został mi tak. Co to jest? Co to jest? Manetka, która ma urwane kable. Urwane, obcięte specjalnie. Aha, to nieszczęsne oświetlenie. Dobra, słuchajcie. Widzimy się zaraz, a ja przedłużę te nieszczęsne przewody. Dolutuję sobie tutaj po prostu jakieś dłuższe. Owinę, no trochę mi zajmie, a nie będę tego kręcił, bo to szkoda czasu. Na takie pierdoły, jak przedłużanie kabli, więc widzimy się zaraz. Dobra, moi drodzy, wszystko, słuchajcie, już wszystko wiem, wszystko sobie połatałem. Wygląda to okropnie, co tutaj się dzieje, ale wszystko działa, bo sprawdzałem.
Nie będę wam zaśmiecał głowy tymi pierdołami, jak to robiłem, jak doszedłem do czego, co, jak, na co, po co, bo to jest nieistotne. Nie chcę, żebyście tak robili. Ja to robię na własną odpowiedzialność, bo tu może powstać pożar, jeżeli coś się niewłaściwie podłączy. No, już nie pierwszy zestaw taki podłączałem w ten sposób, więc zaraz ten bałagan zmienię w coś pięknego, w dzieło sztuki. Wszystkie kabelki wiem, gdzie są. Teraz to wszystko muszę złożyć do kupy, więc składajmy i klejmy. Zapomniałem jeszcze wam powiedzieć o tym, o czujniku prędkości, bo on ma to czujnik prędkości zewnętrzny. No i trzeba go podłączyć, tak? Dobra. W ogóle zaleca się lutowanie przy większych mocach w ogóle, a nie wtyczki, ponieważ wtyczkami dzieją się różne rzeczy, a z lutowaniami nie, ale ja tam używałem zawsze wtyczek i nie było żadnych problemów. Ale mam bałagan tutaj, słuchajcie, zawsze jak coś robię, to taki burdel. Teraz układajmy ten cały bajzel, tylko czekajcie, bo te muszę rozłączać, bo kabelek, jak widzicie, przedłużyłem o tyle. Mam nadzieję, że starczy teraz. Też się okaże, że nie starczy. Nie, no starczy. Starczy spokojnie. No i to chyba wszystko. Pozostało do podłączenia, słuchajcie, jeszcze czujniki przy klamkach, ale tym zajmiemy się kiedy indziej. O! Wszystko powinno grać i buczeć. Dobra, to kleimy go na silikonno. Myślę, że starczą dwa takie rządki. Dobra. Ależ te kable się wpierdzielają tam pod spód. Ja pierdzielę. Coś takiego. Teraz sobie tu wkleję. To wszystko jest po to, żeby bateria, wiecie, nie tutaj nie naparzała w to wszystko. Ładnie taki dystansik był, nie? I teraz tutaj jeszcze damy, żeby bateria równo leżała. To jeszcze tutaj sobie przykleimy. Coś takiego. O, jak elegancko. Teraz tylko upchać te przewody zasrane. Teraz tak, bateryjka, jak ona będzie leżeć? Mogę jeszcze. No co ty robisz? Tak, jest dobrze. O. O. Coś takiego będzie. Tutaj zabezpieczenie. Dobra, teraz poczekam, aż to wszystko ładnie zwiążę i wtedy działamy dalej. Witam w kolejnym dniu. Dzisiaj już jest znacznie chłodniej, dlatego trzeba założyć bluzę było, ale tutaj się wszystko ładnie skleiło. Wyciągnijmy, zobaczmy, jak to wygląda. O, zobaczcie. Gumka ładnie sklejona. Elegancko, nic tu się nie urwie. Także jest wszystko ok. Dobra, tu też wszystko jest stabilnie. Nie pozostaje nic innego, jak to wszystko złożyć do kupy i zobaczyć, czy działa. Więc dobra, układajmy sobie bateryjkę. Może wiecie co? Ja myślę, wiecie co? Że jeszcze przykleję jedną gumkę tutaj. Zaraz jak przykleję, przyjrzymy się temu bliżej, co żebym wykombinował. Muszę jakiś stabilizator wymyślić. Dobra, zaraz wymyślę. Założę i wam pokażę, o co chodzi. Zobaczcie, jaki tu mam teraz bałagan, kurde. Zawsze jak coś robię, to mam taki bajzel, słuchajcie, że aż masakra. W ogóle tam śrubki mi spadły. Tam mi spadły, widzicie, takie tam mi pospadały, takie pod muszę pozbierać. A, wezmę jakiegoś dzieciaka, niech pozbiera. Oni to lubią, ha! Dobra, co my tu? Popatrzcie. Tak sobie to wymyśliłem, słuchajcie. Jak widzicie, bateria siedzi stabilnie, a to za sprawą już wam pokazuję. Jedną ręką mnie wyciągnę.
To jest na razie dedykowane pojemnik pod tą baterię i tutaj mam takie, wczoraj przyklejałem stopki, powiedzmy gumowe jakieś takie, bo tam wystawały śruby, wiadomo jakby podczas jazdy pukanie cały czas taką śrubą w taki, to jest taki plastik jakiś czy coś, czy płyta jakaś, zrobi się po prostu dziura. A tak przykleiłem tutaj, jak widzieliście, płytki gumowe na klej do szyb samochodowych i tutaj mam taki stabilizator i teraz jak wkładam, zobaczcie, no jedną ręką to będzie ciężko, sobie wkładam tu oczywiście pod kątem prosto, a czekajcie, tam coś przedmiotu, coś takiego siedzi stabilnie, oparta jest tutaj właśnie na tych podkładkach, tu i tu, i tutaj ją stabilizuję do góry, żeby podczas jazdy, widzicie, to się w ogóle nie ruszy. Teraz będę musiał jeszcze zrobić przykrywkę, gdzie ona jest, o tam. Też ją wyścięłem z drugiej strony jakąś gąbką albo czymś, żeby po prostu tak nie latała wzdłużnie, nie? Żeby po prostu było dociśnięte. Zaraz to zrobię, coś tam przykleję, ogarnę ten kurde bajzel tutaj cały, bo przecież patrzeć na to nie można. Składamy i finiszujemy. I teraz to trzeba by wykombinować, żeby to ładnie tam docisnęło. Damy gąbę. Przykleimy. Cyk. To już trzymy jak popierdzielone, że tak powiem. O, coś takiego. Damy na sam środek, żeby docisnęło. Eleganto, miód malina, taki docisk będzie super. Powiecie, że bateria się grzeje przy rozładowywaniu, bez przesady, nie aż tak, przynajmniej w moim przypadku. W waszym może być inaczej, więc tego nie stosujcie, ale ja tak będę. To by było na tyle. Stawiam na koła, wszystko montujemy i zobaczymy, czy działa. Wsadzamy baterię. No i teraz tak. To zostaje tam. Dobra, na razie sobie zepniemy na takie zwykłe dziesiąteczki. W sumie te dziesiątki nie są takie złe. Znaczy dziesiątki, są piątki chyba, czy szóstki, nie pamiętam. Łepek na dziesiątkę jest. Lecimy dalej teraz. No to siemanko, słuchajcie, witajcie w nowym dniu, bo niestety tam musiałem szybko przerwać. Pewna akcja wynikła. To nie jest kolejny dzień, to jest parę dni później, a z tego względu, że trochę się tu u mnie pozmieniało. To jest moja szopka, tu stała wiatka, która stoi tu, no, w tej chwili, a to z tego względu, że dowiecie się w kolejnym odcinku, co planuję, a teraz skupmy się na rowerku, który został już definitywnie skończony, słuchajcie. Jest to mój speedbike, bo to należy do grupy speedbike'ów. Prędkość 55, więc to już jest speedbike. No może nie na tych kołach. 55 osiągałem na zwykłych gumach. To ma klocki. Jak możecie zobaczyć, to takie. No i co? Złożyłem to wszystko, zobaczcie. Fajnie się prezentuje. Solidny bagażnik na solidnym mocowanie. Słuchajcie, już tutaj nawet na nim siadałem. Wytrzymuje bez najmniejszego problemu, bez pierdnięcia, bez niczego. Nic się nie dzieje, nic się nie pognie. Jest po prostu zajebiście. No tutaj widzicie, tutaj jeszcze muszę dopracować troszeczkę, bo ten płotnik jest tak inaczej zamontowany. Dobra, mniejsza o to. Rower skończony. Muszę tylko wymienić jeszcze linkę, bo jak widzicie jest w szczępach, w opłakanym stanie. Ja już sobie zamówiłem, zaraz będę wymieniał. Ale to wszystko poza kamerą, bo to jest proste. Tak samo regulacja przerzutki, to zostawię sobie już poza. Wiecie, jak to się robi, więc nie będę dupy zawracał. Jak to wszystko wygląda? Przede wszystkim sprawdźmy, czy działa, tak? Działa wyśmienicie, jak widzicie. Czas reakcji bardzo szybki. Na razie rowerkiem można jeździć. Jak widzicie. Na razie rowerkiem można jeździć jako skuter, bo jak mówię, nie,
nie ma tej przerzutki założonej, tylko jest na najmniejszej zębatce. To by było bardzo ciężko, ale zaraz to wymienię, bo wszystko mam, tylko jak mówię, poza anteną, że tak powiem, ładnie. No, rowerek chodzi, jak widzieliście. Teraz wam pokażę, jak zrobiłem mocowanie lampki, bo lampka też działa oczywiście, widzicie, pyk, pyk, tak samo z tyłu. No. I widać. Jak mogliście zobaczyć, czekajcie, zgaszę sobie. Jak mogliście zobaczyć, tej lampki nie mogłem zamocować tutaj fabrycznie, gdzie jest mocowanie. No bo tutaj to by było trochę do dupy, cały czas by była w błocie, prawda? Tu też nie było miejsca, tu no, coś można by pokombinować. Myślę, że tu wygląda najlepiej, by robiłem taką blaszkę po prostu aluminiową. Wkręciłem na oryginalne mocowania kierownicy. Tu przewierciłem blaszkę i taki coś. Nawet zostawiłem srebrną, bo źle nie wygląda. Myślałem, że ją pomaluję na czarno, ale nie ma sensu. Lampka ta sama, co mam w Cubie. Z bzyczkiem. Bardzo fajna, bardzo jasna, bardzo głośny sygnał. Tutaj jeszcze muszę te kabelki tam powciągać głębiej, bo to niewłaściwie tak jest. To moja ławeczka, na którą chorowałem od jakiegoś czasu kiedyś, za PRL, takie stały w parkach. Jest bardzo wygodna. To by było na tyle. Skończyliśmy serię Kantsa. Teraz pozostało tylko testowanie. Tym zajmiemy się już w kolejnych odcinkach. Pojeździmy sobie, tak wiecie, ostrzej po lesie, bo to jest taki cross na las, że tak powiem, z takimi oponkami, to aż się rwie, się trzyma bardzo mocno, fajnie, piasków, szutrów, takich wiecie, różnych rzeczy. W zimie będziemy jeździć tym rowerkiem, bo w zimie się trzyma śniegu jak puh, jak ta lala. Dzięki, że byliście ze mną. Daj łapeczkę w górę, zasubskrybuj kanał. Koniecznie kliknij dzwoneczek, bo jest powiadomiony o każdym kolejnym filmie pojawiającym się na moim kanale. I my widzimy się już w testach tego speedbike'a w leśnym dukcie. Cześć!